Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w Speedrunie 6.0. Gramy, uczymy się, zapraszam serdecznie. Już mamy ranking 1700, więc te partie na pewno już będą na troszeczkę wyższym poziomie. Posunięcie E4 ze strony przeciwnika, może C5, co bardzo polecam. Ubrana sycylijska jest rozwojowa, bardzo fajna, dużo się dzieje. Spróbujemy zagrać wariant Najdorfa. Tyle, że przeciwnik już zagrał C3 i tego ruchu od razu nie będzie. No dobra, w takich wypadkach gra się skoczkiem, atakuje się tutaj na E4 piona i posunięcie D3. Słuchajcie, w takim wypadku charakter tej pozycji będzie bardzo spokojny. Wyprowadzą sobie normalnie figury. Nie będzie klasycznego D4. Teraz może być OK. Tyle, że to już chyba za późno. Jeżeli taki ruch nastąpi, to ja chyba mogę przygotować takie posunięcie i tak sobie w sumie od razu zagram. Od razu gońcem na skoczka, żeby nie było tego ruchu. Wieża C8 wydaje się ok. A też ruch E5 jest w porządku. Zagrajmy ruch E5 do centrum i zobaczcie, będę miał wyżej piony ustawione. Prosty temat. Goniec też mnie tutaj zaatakował. No to goniec E7. Lepszej chyba recepty nie ma. Wiadomo, tam skoczek może wyjść. Już teraz mnie nie interesuje bicie skoczka, bo ten odbije, więc będziemy mogli sobie zawsze wrócić. Niech ja się zastanowię. Pozycja normalna. No dobrze, myślę, że Roszada. Wielkiej filozofii póki co nie ma. Trzeba skończyć rozwój. On również prawdopodobnie zrobi Roszadę. Długa będzie raczej, niebezpieczna dla niego, bo może być ruch B5 i tak dalej. Mogę tam po tamtej stronie działać mocno. No i tutaj goniec na e6. On sobie stędy będzie fajnie patrzył. Najważniejsze jest to, że on nie może zagrać d4. A my możemy zagrać d5. Tylko jeszcze muszę pozbyć się tego gońca. Eee, pozbyć się oznacza, że coś z nim zrobić. Zagram h6. Jak zbijesz, to zbiję. Jak odejdziesz, to zagram tu. Króla odsłaniam bardzo. Ale. Ten goniec u niego nie będzie w ogóle grał. Zagramy król G7. Taki ruch według mnie obowiązkowo trzeba zagrać. Zawsze wie, że asekuruje H8 po tej linii, ale też trzeba zważać na takie posunięcie, ale tutaj mam bicie wtedy. No i co? On nie może tu pobić, nic się nie dzieje, Poblokowany jest. Też zrobił roszadę, zobaczcie. W takim układzie do D5 tego ruchu nie chcę, nie chcę planować tego ruchu. Zagram Hetman D7 z planem może kopnięcia na G4. E, to znaczy tam na pewno to poświęcenie może być dyskusyjne, aczkolwiek e, o właśnie przeciwnik się wybronił. E, I teraz mogę zastosować plan, bo teraz tak. Plan zastosować. Plan trzeba mieć zawsze. E, goniec D8 skoczek E7 skoczek G6. Tak zrobimy. Pozycja ma charakter zamknięty. Mamy na to czas, możliwości. Zobaczcie, przeciwnik też się przestawia. Skoczek na E7, skoczek na G6. Manewrowanie, manewrowanie jest też ważne. Zobaczcie, on się poplątał koniem na H2. Można tu spróbować tak zagrać. Wierzę, aha, on chce skoczkiem przejść, jasne. Spróbujemy zagrać tak, sprowokujemy go do tego ruchu. Chociaż ruch C4 może być, by, był już ok. Źle zagrałem. Ale on zagrał jeszcze gorzej. Mogę tak. On odejdzie, zbije tu, zbije tu. Ok, gramy, bo on zagrałby C4. No ja mogę zagrać od razu D4. Niezauważalne by było prawdopodobnie, chociaż D4 by było tutaj. Dobra, tu zbijemy. Goniec się ładnie wyplątał. Czarne pola. Ok, goniec. No i skoczek konsekwentnie. Gramy sobie na G6. Wieża C8, D5. D5 tu tutaj otworzę, to może nie. Ok, atakujesz mi tutaj mojego dobrego gońca. Mogę ci chyba tu walnąć, chociaż też mi szkoda. Tyle, że wejdziesz skoczkiem, tu. Może wieża C8, tu zbijesz, tu zbiję. No dobra, niech będzie wieża C8. Pozwolę ci zbić tego końca. Na razie i tak po prostu przestrzeń uderza, chociaż nie chciałbym po prostu skoczka, żeby tędy przeszedł. Zawsze mam teraz dwie wieże otwarte i plan B5, B4. Tutaj może przejść, tyle że goniec zawsze też pilnuje, dlatego chciałem zachować gońca białopolowego. A skoczkiem jeszcze się nie śpieszę, czekam na dobry moment. No i tutaj, i żeby zagrać szybko, tak. Chociaż A3 mi się nie podoba. Zobaczcie, gość gra zbyt szybko, żeby też nie pozwolić. Nie zagrał w ogóle tak asekuracyjnie. Piankiem już robię karierę. E, tu chyba można, on musi odbić tylko hetman, tylko ty, czy mi to coś da. Co ja gadam? D5 jedziemy. Kolejny pionek zdublowany, robi akcję. Dziab. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Ja tam oczywiście D5 istnieje taki ruch e, w zanadrzu na szczęście. Jak się zagra D5 w obronie sycylijskiej? To już możemy być pewni, że praktycznie mamy dobrą grę. Takie jest ogólne założenie. W Sycylu. Ok, skoczek zagrał tutaj. I to chyba trzeba jechać z tematem. Tu nie groźne. D5. Bicie. Koniec zbije. Koniec zbije tu. Tu. Tam. Tu. Ojej, niebezpiecznie. Komplikacje są. Póki co ten, te pionki są mocne, więc D5. No właśnie, D5. No możliwe, że to też działa, tylko trzeba mocniej przeliczyć pewnie. Otwieram gońca, który jest taką takim big pianem, można powiedzieć. Hmm. Tak, jeszcze ruch mi chodzi po głowie. Jak chodzi po głowie, to dlaczego go nie zagrać? Tędy może? I coś w tym stylu. Okej. Okay. Hop! Dobra. Tu mi wejdziesz. No tak, wieża zagrała tu, żeby mnie postraszyć. Teraz tak. Mm. Wykorzystać tą dobrą pozycję. Może tu. Mogę jeszcze tu zagrać. Blomba jest niestraszna, bo tam jest strzałka. A D5 się chce zagrać. Tu jeszcze uderzamy. W sumie. Jak Hetman na przykład zejdzie tak, to mam strzałkę tutaj. Może mieć problem i będzie miał problem. No właśnie. Nasilamy tutaj nacisk na punkt, słaby punkt białych. Ok. A teraz tu, Krzysztof? Czy tak w ogóle walnąć? Bo jak on mi zbije, to ja mogę tu i zdobyć po prostu pionkę i cieszyć się pozycją. Tak, to jest na pewno teraz dobry ruch. Skoczek silny, zbijamy tego skoczka. No teraz oczywiście może odbić pionek, więc będą dwa gońce, tak, dokładnie. No ale on już nie ma żadnych tutaj przełomów. I teraz pytanie. Tu mogę zagrać, Jest, będzie ok. Eee, może wieża A3 w ogóle ciekawie wygląda, zobaczcie. Czasami nie trzeba za długo myśleć, tylko zagrać względnie dobre posunięcie takie według nas. Szukamy sobie po prostu jakiejś tu fajnej mm, przestrzeni, dobrych miejsc dla figur swoich. Um, co wystarczy do dobrej gry, do stwarzania problemów przeciwnikowi. Kawa musi być oczywiście. Wieża na Edwa obronił, pionka dobra. Taki ruch mam cały czas. <laughs> Może tu w ogóle. A dlaczego by nie? pionka A2. Chcę go zbić. Ehm, nawet za dwie wieże, za Hetmana, bo potem mam tutaj strzałę. Hetman zagrał sprytnie. Taki jeszcze ruchom ciekawy. A, tutaj mam chyba w ogóle wygraną. Biję tutaj, Hetman bije, wieża A3, biorę tam. On nie weźmie tu, ale to jest tylko jeden pionek. Strategia, strategia, ale taktyka też jest tutaj ważna. No właśnie wierzę się nie może zasłonić. Hetman nigdzie nie może odejść, żeby tego gońca obronić, więc na pewno weźmie pionka tutaj. My walniemy tam. Wprawdzie ten pionek jest dochodzący. Tego do końca nie przeliczyłem jeszcze, ale to się trzyma. Tutaj grozi taki zagranie. Także tutaj jest za dużo gruźb, żeby przeciwnik mógł chyba coś mi zrobić. Skoczek F4 ma świetne teraz zagranie. Tak poszło, dobra. To Myślę, że bierze C3, chociaż nie, mam tutaj bicie, tak, tak, potem tu, ale nie, nie będę nie będę z tym kombinował, zagramy sobie tak, tak żeby ten pionek mi nie uciekał, tu wybije, będzie groziło biciem, zawsze grozi taki ruch. No, i po tym ruchu można tutaj walnąć. Tak intuicyjnie, bionek chyba raczej nie dojdzie. Ok, myślę nad tym, albo nad czymś lepszym. Tutaj, tutaj. A no tak, zdobywam wieżę. Więc jeżeli zbiję pionka tu, to tu, potem tu i biorę wieżę. Satman wchodzi do gry, ale też już opcje są matowe, oczywiście. No jeśli tutaj, no to mat. Szach. Chociaż jak zagra królem pod szacha, no nie zagrał. No dobrze, to jedziemy sobie z kolejną partią. Zapraszam. E4. Obrona francuska, niech będzie D4. i niech będzie E5. Jestem bardzo ciekawy, jak przeciwnicy będą właśnie reagować na bicie na C5. Ten ruch jest rzadkim ruchem we Francuzie, ale też ciekawym bardzo. Koniec D3, tak żeby wstawić szybko tutaj gońca. I skoczek na F3 z obroną oczywiście. Um, dobra. I tutaj szybka roszada chyba nikomu już nie zaszkodzi. Tutaj pamiętajcie, że jak jest taki ruch, to zawsze możemy gońcem zagrać. No i Hetman E2 z obroną pionka. Jeżeli nastąpi ruch hetman c7, nie nastąpi. Tutaj c3 trzeba zagrać, żeby skoczek teraz nie wszedł nigdzie. Pozycja nabiera już takiego ciekawego charakteru. Gońce sobie strzelają w tamten punkcik. a6, tak tradycyjnie. Tutaj pewnie też można. Myślę, że, że zagranie skoczkiem będzie ok. Posunięcie b4, żeby potem przejść skoczkiem na b3. Wejść, może tutaj. Ok, jest atak taki bardzo mocny. Na szczęście mam wieża E1 jeszcze. Tutaj mocno trzeba tego pionka bronić. Często właśnie czarne napadają do tego pionka, ale. Ojejku, pomyliłem się. Ja się w ogóle z tym skoczkiem pomyliłem. Wcześniej przeciwnik mógł zagrać. Dobra, na szczęście nie tracę materiału, ale no tak, silnego gońca. Zaraz, zaraz, zaraz mogą chyba zbić tam. A to już za późno. Na takie analizy. No dobra, ale to dalej jest no, w miarę, powiedzmy. Ale tego gońca straciłem bardzo, bardzo głupio. Przeciwnik gra bardzo szybko. Zagrajmy najpierw skoczkiem, żeby gońca uwolnić. Może w sumie tutaj, chyba trzeba to zbić. Żeby zbić, mieć problemy rozwiązane z tym pionkiem. A potem, jak wieża zbije, to gońcem zagramy sobie na G5, przestawię go sobie tutaj i tutaj. I raz, że on będzie mi na F2 fajnie pilnował, to jeszcze tutaj Hetmana postraszy. I zagramy szybko, tak, żeby zagrać tu. Bo y, też skoczek będzie miał swobodę gry, jak ten pionek będzie pilnowany. No i tam jeszcze myślę, że wieża D1 naturalnie można zagrać. Może skoczek D4 w pewnym momencie ustawienie tego skoczka jest dla mnie najbardziej problematyczne. Od razu tak, nie będę się zastanawiać nawet. Okej. Okay. A w sumie różnopolowe gońce mogą. Dobra, skoczek B3. Chodzi o to, żeby tu atakować. Jeżeli bicie to mam przecież bicie skoczkiem. I mogą być różnopolowe gońce. Możemy grać taką pozycję techniczną bardzo. Czyli to co wszyscy uwielbiają, nudne szachy. Techniczne, strategiczne. No tak, ale wtedy, no jakby to powiedzieć, taktyczne są fajne widowiskowe, jak najbardziej każdy lubi, ale myślę, że każdy lubi. Ale techniczne i strategiczne szachy są mają piękną głębię w sobie, słuchajcie. I, i jak ktoś to, to ogarnia w miarę, to jest silnym szachistą. No przeciwnik podstawił tutaj pionka, tylko czy jakąś pułapkę zostawił. No nie, to nie ma żadnej pułapki. Strzałka. Po prostu pionek więcej. Zwykła podstawka. Często jest też tak, że jak gramy na równym poziomie z przeciwnikiem swoim, znaczy on i my mamy ten sam poziom powiedzmy, to przy takiej twardej grze jedna ze stron czasem może po prostu nie wytrzymać i gdzieś tam coś podstawić, znaczy chodzi głównie o jakieś tam nerwy, co nie? Małe nerwy, stresik mały, że ktoś się po prostu, dobry opór, na... jakby to powiedzieć, poczekajcie, bo się zaciąłem, Ktoś świetnie się opiera podczas gry, w sensie dobrze kontruje y, ataki, y, twardo gra, nie, nie podstawia niczego. To druga strona może powolutku stwierdzić, że oho, to mam niezłego klienta i będzie ciężko. No dobra, y, tutaj bierze E1. Tu się nic nie dzieje, tutaj zbić nie może, trzeba czasem uważać na taki ruch, bo tu jest strzałka. Dwa pionki więcej, o, ogarnięte linie, jak to się stało, to nie wiem. Jakoś tam A, podstawił tu na E6, ja sobie gadam, gadam. A tu pionki lecą. No ale moment, no chwila. Ja czegoś nie rozumiem. Gość podstawia wszystko. Mata nie ma, bo trzeba pilnować oczywiście pierwszej linii. Nie wiem, podstawka. Tutaj tak, e, mogę zagrać wieża e4. I chyba tak trzeba zrobić. Żeby uniknąć strat. Już straty są już tak po jego stronie, nawet jakbym wieża stracił. E, okazuje się, że chyba hetman w ogóle nie ma ucieczki. Nigdzie. Ale jaja. Całkiem przypadkowo to mi się zagrało. A nie, ma ucieczkę, sorry. E, no dobra, ale to wymiana to jak najbardziej. Um. I tutaj planujemy zagrać tam. Teraz już mogę zagrać jakieś H4, żeby król miał lufcik, chociaż tu jest zasłona Jest w porządku. Tak to już takie trochę dmuchanie na zimne, ale to trzeba zawsze uważać do samego końca. No, i tutaj proste wymiany nastąpią. Teraz wieża E8. Mhm. Strzałka. Zbije goniec. Wieża zbiłam. No i tam H4. dla świętego spokoju. I H5. Taki ruch też jest właśnie bardzo ciekawy. Tak, żeby przypilnować te dwa pionki. No, w tym wypadku tutaj już się pozycja sama kładzie. I znowu C5. I C3, ok. System ałapina No, często tak widzimy na tym poziomie to grają. To gramy skoczek F6 za takim tu na piąka. Tego ruchu się nie boimy. Też, no właśnie, po C3 fajnie się gra w ten sposób. Polecam. E5, skoczek D5, tam D4. Bicie, bicie. Potem można D6 zagrać skoczkiem. Ciekawe rzeczy. Ok, no w centrum trzeba wybić pionka i d6, ja to posunięcie lubię, od razu otwieramy sobie gońca, jak skoczek tutaj, y, goniec na c4, to tak można zagrać. Bardzo lubię tę pozycję, grać czarnymi. Ok, no tutaj trzeba nasilić atak y, na centrum, więc skoczek wychodzi. Tak, tutaj nic nie ma po skoczek B6. Chodzi o to, że tutaj czy jest bicie. No nie, tu bicia nie ma, tu się bronimy, jest wszystko dobrze. I w ogóle chyba teraz taki ruch przeciwnik powinien zagrać. Bo ja będę bił tu i skoczek tu, coś takiego. E no tak, bo jak on zagra tu, to ja mam strzałę tutaj, wszystko wymienię, tam wymienię i wyrównuję pozycję. Zbił jednak. Czy to jest, coś tutaj się dzieje? Bo tak jakoś. Mi się wydaje, że nie. Bo tak, tutaj nie działa, bo mam D5. Hetman F3 będzie chciał dać mata, to mam Hetman E8. Tym bardziej teraz. Wybicie, wybicie, to Hetman F6 jeszcze jest. To tutaj nic nie ma. Na kuszące było oczywiście bicie. Ale nic to nie daje. Ok, e, taki ruch, więc chyba od razu będziemy przeganiać go? Pewnie, niech będzie haszyć. Od razu niech ten skoczek stąd zwiewa. Nie straszy. Ok, skoczek wróci, prawdopodobnie. Szacha widział, szacha dał, d5 mocne. myślę, że taki naturalny ruch koniec F5 tak, skoczek tu atakuje tu jest też dobra obrona oczywiście i koniec f 7 tak, żeby go wstawić sobie na pozycję bardziej aktywną, przestawić króla i wieżę no cóż Prosto i przyjemnie. Przeciwnik się odpalił na poświęcenie, sprowokowaliśmy go, no i niestety. Niestety dla niego tu się chyba robi źle. Zejdę od razu ze związania. Nie mam gońca przeciwnika białopolowego, więc sobie spokojnie fajnie z tym końcem tutaj stoję. Poprawię sobie figury, skoordynuję je. Zawsze jest koniec F6. No, i tutaj go nie 6 od razu, bo o, widzę, że on chce na E5 się udać, więc y, jak najbardziej będziemy tutaj mocniej pilnować. I Teraz wieża E8, taki jest plan. Poza tym tutaj wisi, no widzicie, dużo jest taktyki prostej, tak? Znaczy prostej, no taktyki jest, sporo taktyki, trzeba uważać w wszystkim. Figurko więcej. E, chociaż też słuchajcie, mogę Hetman D7, chyba będzie prościej, i wtedy wieża E8. Żeby wieże już były skoordynowane. No tak, ale te partie już są, słuchajcie, inne, jak widzicie. Już nabierają pewnego rodzaju siły te, te, te partie. Zawodnicy już są bardziej wymagający. E, I dobrze. I dobrze, więc mam nadzieję, że większość z nas, tutaj w widowni mojej wspaniałej, ma właśnie podobny poziom. Coś w okolicach, tak w przedziale 1400-1800. Więc na pewno coś tutaj dla siebie wyciągniecie. Dobrze. Jest taka, jest tutaj bitka, ale zaraz chyba tu mogę. Myślę, że tak. nawet Aha, tutaj podstawiam. Za szybko zagrałem. E, chociaż nie. E, bo jeżeli on odejdzie, ja też mam akcję taką: skoczek C2, on wejdzie tu, ja wejdę tu. Wszystko się wymieniało. Mam duży komfort, e, dlatego że właśnie mam e, tę figurę więcej. Tam jakieś G4 jeszcze może być ciekawe. Wtedy strzałka chyba. Tu strzałka. Komfort gry jest ogromny, bo z figurą to wiadomo jak jest. OK, hey, tutaj Hetman D7. W domu będzie chciał mi zbić wieżę. Ta wieża już stąd nie ucieknie. Ja mu zbiję wieżę bardziej aktywną, nie pasywną. Chyba nawet królem można. Chociaż bez znaczenia wieżą też, bo wieża i tak musi wrócić. Dobra, niech będzie królem. Nie będzie tam w przyszłości jakichś gruźb prawdopodobnie. Myślę, że bez większego znaczenia. Ten pianek może zasuwać teraz do przodu. Jeszcze zaatakujmy Hetmana. Wieża wejdzie do gry. Tutaj też nic nie daje. Czy ja tutaj po takim ruchu nie łapię Hetmana? Nie, bo Hetman idzie tu. Jak zagram, tak, tak, zagram tu, mimo wszystko wrócę. Yy, bo grozi taki ruch. On chciał mi też tutaj walnąć. No i się sypie. Wszystko. Hetman w pułapce. No czasami jest taka prowokacja do tego, że król właśnie był na H8 i on chce zagrać tak, żeby tam... Dobra, tutaj możemy sobie wszystko do końca wybić, bo nawet jako zbiję Hetman, to na końcu jest po prostu mat. Okej, okay. dobra, mamy 1729. Za dzisiaj dziękuję, dzisiaj troszeczkę krócej. Pozdrawiam, do zobaczenia następnym razem.